bo to też jest forma świadectwa, jakie my, starsi, dla nich rodzice, opiekunowie, wychowawcy, babcia, dziadziuś, ciocia, wujek, krzewni, dajemy im to świadectwo dojrzałej wiary w postawie zaangażowanej w liturgię, to też jest bardzo istotne i ważne i potrzebne w życiu codziennym i w takich chwilach jak ta, kiedy gromadzimy się na wspólnej modlitwie. Są jeszcze wolne miejsca, jeśli ktoś chciałby sobie usiąść, czy z prawej, czy z lewej strony, można śmiało podejść i miejsce siedzące sobie zająć. Pan Witek już gotowy. Modlimy się litanią loretańską. Przepraszam, litanią do serca Pana Jezusa. Każda żyjąca dusza niech się miłością wzrusza, uwielbiając, wychwalając serce Jezusa. Uwielbiając, wychwalając serce Jezusa. O niebo, Pani, ziemia, nic tak słodkiego nie ma, jako serce Jezusowe, pełne zbawienia, jako serce Jezusowe, pełne zbawienia. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa.
skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym mieszka cała energia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zanim Ojciec bardzo mu podoba. Przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami. Czcigodny księże biskupie, do obowiązków chrześcijańskich rodziców należy troska o przygotowanie dzieci do życia sakramentalnego przez formowanie w nich ducha wiary i stopniowe jego umacnianie oraz przez bezpośrednie przygotowanie do owocnego przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania. Świadomi swych obowiązków staraliśmy się kształtować charakter naszych dzieci, aby ściślej wszczepić w nie Chrystusa i umocnić ich w więzi z Kościołem. Zdajemy sobie sprawę, że bierzmowanie wyciska na duszy chrześcijanina duchowe znamie, czyli niezatarty charakter. Dlatego witając Cię w naszej wspólnocie parafialnej, prosimy, udziel naszym dzieciom sakramentu bierzmowania, a przez ten sakrament mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary, słowem i czynem do mężnego wyznawania Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzili się krzyża. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem, aby udzielić sakramentu bierzmowania waszej kochanej młodzieży, waszym synom, córkom, uczniom, uczennicom, parafiankom, parafianom. To jest wielkie wydarzenie. Cieszę się, widząc nowości w waszym kościele, porządne ławki. Dużo ich jest, także każdy może sobie spokojnie usiąść. Także i prezbiterium widzę nowe rzeczy, bardzo piękne. I te witraże, tu święty Piotr, święty Paweł. Wszystko jest, tak widzę, z gustem robione. Ta pani artystka, profesor, która tutaj projektuje, z pewnością doprowadzi do jeszcze większego piękna. Piękny mamy ten czas. W pięknym kościele, piękna młodzież. I piękny dzień zesłania Ducha Świętego w tej świątyni na waszych synów i na wasze córki. Wszyscy z tego się cieszymy, bo oni są w tym trudnym okresie swojego życia. To są te zielone lata, jak mówi Kronin. W tym czasie człowiek wiele by chciał, ale słaby jest jeszcze, doświadczenia nie ma. Wiele błędów może popełnić. Czasem te błędy młodości kładą się nad cieniem na całym życiu. Więc tym bardziej im potrzeba mocy Bożej, światła Bożego. Potrzeba i miłości Bożej i tej świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani, bo przecież przed nami jest perspektywa życia wiecznego. Przygotowujemy się do tego. Celem naszego życia jest zbawienie wieczne. A więc tam, w tym domu Ojca, mamy się wszyscy odnaleźć po śmierci. Niech Bóg da tyle mocy, mądrości waszym synom i córkom, żeby umocnili sakramentem bierzmowania, pięknie przeżyli tą młodość i pięknie przeżyli całe to życie. Otoczmy ich więc naszą modlitwą i naszą miłością. I módlmy się za księdza proboszcza, który troszczy się o to, żeby ta świątynia była piękna, ale przede wszystkim, żeby i piękne życie było wasze. I w domach, małżeństwach, i w rodzinach, w sąsiedztwach, w zakładach pracy, żebyśmy umieli pięknie ze sobą żyć w zgodzie, miłości, w szacunku wzajemnym, w solidarności. Niech tak będzie. Niech Duch Święty odnowi oblicze ziemi, tej polskiej ziemi.
uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli odprawić najświętszą ofiarę za naszą młodzież. O błogosławieństwo Boże dla nich na całe życie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że dobołagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, służ mi i bądź nieskazitelny. Potem Bóg rzekł do Abrama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną i wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, jest takie: wszyscy mężczyźni mają być obrzezani. I mówił Bóg do Abrahama: żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna. I będę jej nadal błogosławił, tak, że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem: czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy 90-letnia Sara może zostać matką? Rzekł zatem do Boga: oby przynajmniej Izmael żył pod twoją opieką. A Bóg mu na to: ależ nie, żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny i dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem 12 książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. Oto Słowo Boże. Panu niech będzie Ciebie.
oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Za nim wielkie tłumy, a oto zbliżył się trędowaty. Upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zachwiejowie. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy należycie przygotowali się do przyjęcia tego sakramentu? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego we wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Amen. Proszę usiąść. Kapłani na czele z księdzem dziekanem dekanatu Baranów Sandomierskich, najmilsi w Chrystusie Panu siostry i bracia, kochana młodzieży, przygotowana starannie do przyjęcia tego sakramentu Ducha Świętego, sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. W czasach, w których nam wypadło żyć, mamy do dyspozycji potężne środki przekazu. Dzisiaj prawie, że w rękach każdego chłopca, dziewczyny jest smartfon, jest telefon komórkowy i tam można grzebać i szukać i wiele jest pożytecznych, ale wiele jest tak samo szkodliwych informacji, filmów, obrazów, które mącą bardzo w głowach i potem to zostaje w pamięci i natrętnie się przypomina, burzy nam spokój sumienia i im więcej tych złych treści mamy w sobie,
tym trudniej sobie później poradzić już. Zaczynamy tracić orientację, co jest dobre, co złe, co prawdziwe, co fałszywe. Bo głowa to nie jest śmietnik, do którego można wszystkie śmiecie wrzucać. Trzeba wybierać. Młodzież bardzo wyczulona jest na punkcie wolności. Tylko, że trzeba rozumieć, co to znaczy być wolnym. Wolnym być to znaczy mieć zdolność wybierania tego, co jest dobre, prawdziwe, szlachetne, uczciwe i odrzucania tego, co jest złe, kłamliwe, co jest powodem krzywdy wyrządzanej ludziom, cierpień zadawanych. Dobro i prawdę trzeba wybierać. Zło i kłamstwo trzeba odrzucać. I pod tym względem musimy być dla siebie wymagający. Tak jak mówił święty Jan Paweł II do młodzieży, żebyście wymagali, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Trzeba sobie postawić wymagania. Bo życie mamy tylko jedno, bawić się życiem nie można. I nie można eksperymentować sobie w życiu. Można eksperymentować na myszach, na szczurach, ale nie na ludziach. Niestety widzimy coraz bardziej, jakby się piekło sprzysięgło, żeby nam zgorszyć młodzież, żeby nam rozwalić małżeństwa, żeby rodziny skłócić, żeby nie było ładu ani porządku, nastawić jednych na drugich, żeby było ciągłe tylko zamieszanie, spory, kłótnie, nieporozumienia. Te właśnie sytuacje z pewnością szkodzą wam. Dlatego, że dobrze, że jesteście tu dzisiaj na tej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Tutaj w tej świątyni nigdy was do złego nie będą namawiać. Tutaj zawsze będzie mowa o tym, żeby być dobrym, żeby mówić prawdę, żeby szanować rodziców, żeby nie cudzołożyć, nie kraść, nie zabijać. A więc, żebyśmy zachowali Boży ład, Boży porządek. W tej przyrodzie, która tak się pięknie rozwija, każda istota jest, rozwija się według własnego porządku, który jest zapisany w naturze. Prawa natury tutaj są bezwzględnie zachowane. Wiadomo, że z tego ziarna będzie to, z tamtego co innego. Ten kwiat wie, jak ma się rozwijać. Nie musi o tym myśleć, bo nie ma myślenia, ale są prawa natury, które są precyzyjnie przestrzegane w każdej komórce, w każdej tkance, w każdej odrobinie. A więc jeśli cała przyroda przyjęła Boży ład, porządek natury ustanowiony przez Pana Boga, to my, ludzie myślący, którzy mamy rozum i wolną wolę, tym bardziej powinniśmy kierować się właśnie zawsze rozumem, a więc być rozumni, mądrzy. Nie dać sobie zamącić w głowie. I dlatego nam trzeba dobrych wzorów do naśladowania, które nam pomogą. Tych wzorów jest mnóstwo, tylko trzeba chcieć je odczytać, znaleźć, przyswoić sobie. Jesteście w tym wieku 15-16 lat. Takim właśnie rówieśnikiem waszym, mając też tych 15 lat, to był Dominik Savio, który przyszedł na świat w 1842 roku w małej wiosce we Włoszech. Jego ojciec był kowalem, mama była krawcową, mieli 9 dzieci. W 1848 roku Dominik rozpoczął szkołę podstawową. Matka była bardzo pobożna, podobnie i ojciec.
codziennie w domu rodzinnym odmawiali Anioł Pański, Różaniec. 8 grudnia w 1854 roku, a urodził się, jak wiem, w 1842. A więc w 1854 roku Kościół ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. I w tym dniu Dominik złożył akt osobistego oddania się Matce Bożej Niepokalanej. I tak napisał: Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było Twoje. Jezu, Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym miał nieszczęście popełnić jeden grzech ciężki. Wtedy miał 12 lat zaledwie i wstąpił do oratorium świętego Jana Bosko, który założył zgromadzenie księży salezjanów. Uczęszczał do gimnazjum i był człowiekiem, był dzieckiem bardzo pogodnym. Jak widział, że ktoś smutny, to pocieszał. Miał to współczucie dla chorych, dla cierpiących. Dla wszystkich był bardzo serdeczny, uczynny, przyjacielski. Był takim nieustannym apostołem dobra. Zawsze radosny, uśmiechnięty, pobożny. Żył Bogiem, w Bogu i dla Boga. Założył nawet, jako taki chłopiec jeszcze, założył Towarzystwo Niepokalanej. Z najpobożniejszymi chłopcami, kolegami postawili sobie za cel uczcić zawsze niepokalaną Maryję, starannie wypełniać swoje obowiązki, przestrzegać przepisów szkolnych, czynić tyle dobra, ile tylko mogli. Często przystępować do sakramentów świętych, pokuty, Eucharystii, pomagać. Tak samo byli bardzo dyskretni. Tym, co usłyszeli, nie rozpowiadali tego. Bo koledzy, widząc taką ich postawę, często mówili o swoich problemach, kłopotach, trudnościach, a oni to zachowywali dla siebie. To właśnie to oratorium, które założyli. Bardzo często też w samotności modlił się Dominik przed Najświętszym Sakramentem, skupiony. I zresztą już coraz częściej, chociaż był jeszcze dzieckiem, to mówili o nim, to jest święte dziecko. Przed śmiercią 9 marca 1857 roku przebudził się z głębokiego snu i zawołał: żegnaj, drogi tatusiu, żegnaj, kochana mamusiu. I wpatrzony w jakąś słodką wizję, z uśmiechem na ustach powiedział: och, jakie piękne rzeczy widzę. Mając 15 lat, umarł na chorobę, która była nieuleczalna wtedy. 20 lat po śmierci jego święty Jan Bosko, a więc założyciel zgromadzenia księży salezjanów, miał piękny sen i ujrzał ogromną gromadę chłopców, a na ich czele kroczył właśnie Dominik Savio. Więc 20 lat po śmierci Dominika Savio. Papież Pius XI od Dominiku Savio powiedział: mały święty, ale gigant ducha. Gigant ducha. A więc co spowodowało, że on miał taki dojrzały sposób życia, mimo że był tak młody? Miał takie zasady. Pierwsze, nie tracić czasu. Czuł, że nie ma zdrowia i dlatego stawiał sobie wymagania, że muszę się spieszyć. Skoro moje zdrowie jest słabe, to i życie będzie krótkie. Dlatego muszę się spieszyć, żeby jak najwięcej zrobić dobrego w życiu. Wierzył mocno, że Bóg mu dopomoże wypełnić to postanowienie. Wielkimi krokami zbliżał się koniec jego nauki, jego życia. To też napisał:
pamiętniku, módlmy się jeden za drugiego, abyśmy mieli dobrą śmierć. Niech Bóg zachowa nas zawsze w łasce swojej i pomoże nam stać się świętymi. Następnie pracował nad tym, aby być świętym. Wyraźnie to mówił. Słuchał tego założyciela księdza Jana Bosko, założyciela księży Salezjanów. A ksiądz Jan Bosko tym chłopcom mówił tak, co trzeba, żeby być świętym? Szczypta wyrozumiałości, radosny uśmiech, przyjazne spojrzenie, duża dawka humoru. To przepis na wychowanie świętego. Smutny święty to smutny święty. Święty to jest człowiek, który jest tak zanurzony w Bogu, a Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Bóg jest pełen miłości. Jakże więc nie cieszyć się, jakże nie radować, skoro mamy takiego Ojca w niebie, który nas tak kocha i tak pragnie naszego szczęścia. I to jest powód do radości. Mamy być radosnymi świętymi. Dominik Savio miał w sobie wielkie pragnienie, aby być świętym i mówił o tym świętemu Janowi Bosko. Chcę zostać świętym. Niech mi ksiądz dopomoże. A na to mój święty Jan Bosko odpowiedział, bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom. Kolegom, którzy podobnie jak on myśleli o świętym życiu, ale odkładali pracę na później, na potem, a on do nich mówi, zacznijcie od dziś. Zapisz sobie to w pamięci te słowa. Służcie Panu w radości. W radości służcie Panu. To właśnie dzisiaj jest taki dzień, w którym sobie trzeba zapisać na czole. Służcie Panu w radości. I posyła nam dzisiaj zmartwychwstały Chrystus swojego Ducha. To jest Duch, który jest miłością Boga Ojca i Syna Bożego. Bóg Ojciec to jest pierwsza osoba boska, Syn Boży to jest druga osoba boska, a Duch Święty jest miłością Boga Ojca i Syna Bożego, czyli jest trzecią osobą boską, bo Bóg jest miłością. A więc Ducha Świętego posyła nam Pan, żebyśmy zawsze byli duchowo młodzi, rozradowani, żebyśmy nie ulegali jakimś ideologiom fałszywym, tym, którzy chcą nas oszukać, wykorzystać, żebyśmy nie dali się ująć w jakieś sztywne schematy, ale mieli zawsze serce otwarte na natchnienia Boże. Bo Duch wieje, kędy chce i wlewa w nas nową energię, nową moc i odnawia oblicze ziemi, tej ziemi. I dlatego teraz ta młodzież nasza, nadzieja narodu, wiosna ojczyzny, młodość to jest wiosna ojczyzny, patrzymy z nadzieją na nich, czy oni wykorzystają te moce, które dzisiaj otrzymają od Ducha Świętego. Duch Święty chce oświecić ich umysły, żeby mądrze myśleli, żeby mieli to światło prawdy w swoich umysłach. Następnie chce wlać tą Bożą miłość w ich serca i chce ich napełnić Bożą mocą, żeby byli zdolni oprzeć się wszelkiemu złu, żeby byli mocni przezwyciężyć wszelkie trudności i niebezpieczeństwa, żeby umieli rozwiązać najbardziej trudne problemy. A więc Duch Święty przez waszych synów, przez wasze córki chce ożywić Kościół w Polsce. Chce, abyśmy odrzucili te wszelkie zboczenia, te patologie. Abyśmy w Polsce ukrócili to rozpasanie, to wyuzdanie.
i przywrócili wreszcie ten ład moralny, ład sumienia, ład polityczny, gospodarczy, kulturowy, żeby wszystko było w ładzie i w porządku. Żeby Polska była naprawdę katolicka, solidarna, wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. A więc potrzebny nam jest ten nowy powiew Ducha Świętego. Wśród zwłaszcza młodych. Nowy powiew Ducha Świętego wśród młodych, a żeby było coraz więcej wśród młodych, takich młodych, którzy szukają i potrzebują pogłębionego życia duchowego. I dlatego szukają wspólnot religijnych przy kościach parafialnych, jak Oaza, czyli Ruch Światło Życia, jak Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, jak wspólnoty Caritasu w klasach, jak harycerstwo pojmowane po chrześcijańsku, po katolicku, jak szkoły parafialne, służba liturgiczna parafialna, wiele innych, koła misyjne są też wśród młodzieży, żeby wspólnie, jeden drugiemu pomagał. Bronili, żeby się bronili przed wszelkim złem, a zachęcali się wzajemnie do dobra. Dlatego też i domy rekolekcyjne, rekolekcje, takie spotkania w grupach młodzieży, choćby to spotkanie Boże Ciało Młodzieży w Rzeszowie, cudne, wspaniałe, jak pięknie młodzież potrafi być radosna, szczęśliwa razem. Olbrzymie rzesze młodzieży, wszyscy pięknie śpiewają, cieszą się, radują się i wracają bogatsi, wracają do domu lepsi. Nie mają ochoty potem o głupstwach myśleć i zawracać sobie głowy głupstwami. To jest właśnie ten dzień dzisiaj, zesłania Ducha Świętego w tej pięknej waszej świątyni, coraz piękniejszej, kiedy jesteście zgromadzeni tutaj z Maryją, Matką Jezusa na modlitwie, Duch Święty przychodzi jak ogień, jak dla apostołów przyszedł w postaci ognistych języków. Duch Święty przychodzi jak ogień po to, żeby wyzwolić w nas miłość, taką żarliwą miłość, żar miłości jest nam potrzebny. Żebyśmy nie byli ospali, gnuśni, obojętni, zniechęceni. Żebyśmy już nie przyjmowali postawy starców, którzy już przeżyli, już sił nie mają. Tylko żebyśmy poczuli w sobie tą potężną moc Bożą do podejmowania zadań, które na nas czekają. A więc ten żar miłości ma się przejawiać także i przede wszystkim, żeby ten język nasz był pełen miłości. Wtedy ten język jest zrozumiały, kiedy mówimy do siebie serdecznie, życzliwie, grzecznie, miło, ciepło. Ten język wtedy nas jednoczy. Tworzymy wspólne dobro, z którego potem będziemy korzystać. Miłość nas jednoczy. Tak jak On, Jezus, nas umiłował. Taki zapał, gotowi byli poprzeć się wszelkim trudnościom, a nawet śmierci. A słowa mieli, mowa ich była taka, że dawała im nieodpartą siłę przekonywania. I ta grupka prostych, zwyczajnych ludzi, ale o mocnej wierze zdobywała świat dla Chrystusa. Wszyscy byli jednego ducha, jedno serce ożywiało wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstałym Panu. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo każdy rozumiał, że jeżeli jest ktoś w potrzebie, to trzeba mu pomóc. A więc takie jest nasze chrześcijaństwo. Taki ma być człowiek, który przyjmuje sakrament bierzmowania. Duch Święty to jest Duch Jezusa, który żyje w Kościele i prowadzi, żyje w każdym ochrzczonym. Właśnie
Duch Święty budzi w nas pragnienie Boga. Świadomość, że to wszystko, co istnieje dookoła nas i ja sam, my wszyscy jesteśmy dziełem Boga. Jesteśmy wszyscy darem Bożym. To wszystko jest darem Bożym. Jakżeż nie wielbić tego Pana? Samo się to nie stało. Potężny kosmos sam się nie stał. Tak samo i ta przyroda sama nie stała się. Nie stworzyła się sama. I ludzie, i wszystkie istoty nie stworzyły się same. I ten świat atomów, który jest niewidzialny dla oka, ale on jest, wiemy. Tam jest precyzyjne, są ruchy, tam jest ogromna energia, ogromne są możliwości, a wszystko dzieje się bez żadnych zakłóceń. Gdyby jeden elektron zboczył ze swojej trajektorii, swojej orbity, uderza w sąsiedni atom, rozbija i następuje łańcuchowa energia, równa taka, jaka jest przy wybuchu bomby atomowej. Na tym polega właśnie wybuch bomby atomowej, że następuje rozbicie atomu i wyzwala się olbrzymia energia. Nie byłoby nas tutaj. I my o tym nie myślimy. A to wszystko jest. To jest w każdej odrobinie. Wszystko jest z tych cząsteczek atomowych zrobione. A my jesteśmy spokojni. Jakżeż nie uwielbiać Pana Boga, że On tak cudownie, precyzyjnie ten świat cały urządził. I ten makroświat, i ten mikroświat, i nas samych, i wszystko. To z zachwytem wielkim trzeba zawsze patrzeć na to wszystko i wszędzie widzieć rękę Bożą, moc Bożą, mądrość Bożą, dobroć Bożą. To wszystko ma do nas przemawiać. Ta cała przyroda ma do nas przemawiać. Jak wspaniały, jak wielki, cudowny jest Bóg, który wszystko to dla nas stworzył. Tyle darów, tyle dzieł nam da, jeszcze swojego Syna posłał na świat, żeby stał się człowiekiem, żeby wziął grzechy nasze i poszedł i oddał się w ręce katów, żeby go zabili, przybili do krzyża. A jeszcze zanim to zrobili, to jeszcze w czwartek zgromadził apostołów we wieczerniku razem z Maryją, zgromadził we wieczerników na ostatniej wieczerzy, gdzie przemienił chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. Jezus, Bóg, człowiek, staje się dla ludzi pokarmem. Tak chce się ściśle z nami złączyć, jak pokarm łączy się z ludzkim organizmem. Pokarm jest budulcem naszych tkanek i komórek. I Jezus chce budować nasze duchowe życie, bo jesteśmy stworzeni dla nieśmiertelności. Tak nas więc ceni, tak nas kocha Bóg, że nie waha się dla nas stać się pokarmem. Jaka więc straszna odpowiedzialność jest tych, którzy ten najświętszy sakrament lekceważą, profanują, bezczeszczą. A więc żebyśmy mieli taką dojrzałość, takie dojrzałe patrzenie na siebie, na innych, na cały świat, na całą przyrodę, to nam potrzebna obecność Ducha Świętego. I właśnie daje nam Duch Święty w tym celu i dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. To właśnie Duch Święty, który jest tchnieniem miłości Boga Ojca i Syna Bożego, jest tchnieniem życiodajnym, który daje życie, jest źródłem prawdy i jest naszym pocieszycielem. I tego z całego serca życzymy naszej młodzieży, żeby przyjęła te dary i nie zmarnowała tych darów, nie zlekceważyła ich sobie. Żeby przede wszystkim byli otwarci na rozmowę z Panem Bogiem. Żeby z Panem Bogiem nie tylko w Kościele, ale gdziekolwiek jesteśmy, zawsze schodzić trzeba w obecności Pana Boga. W ten czas, który nie jest samotny. Wiem, że mogę do Boga powiedzieć wszystko, co mnie dręczy, co mnie boli, z czym sobie nie mogę poradzić. On jest wszechmocny. Jemu trzeba zawierzyć. Jemu trzeba te sprawy nasze trudne dać. On weźmie to wszystko i rozwiąże, pomoże nam. I ta nasza młodzież może być cudowna, może być wspaniała.
I właśnie w Polsce potrzeba takiej cudownej, wspaniałej młodzieży, pobożnej, mądrej, szlachetnej, wesołej, radosnej, twórczej, ale szlachetnej, dobrej dla wszystkich, pełnej miłości i pokoju. Amen. Powstańmy, ustawmy się już do bierzmowania ze świadkami. Zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na Chrzcie Świętym, albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was i głośno odpowiadacie. Czy wyrzekasz się szatana przez jego spraw i pokus? Jeszcze raz pytam i głośno odpowiadacie. Czy wyrzekasz się szatana przez jego spraw i pokus? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. O Stworzycielu, Bogu przyjdź, na wieczność wierny w Tobie gra, niebie dostała spięce zwać nasz sercom. Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu. Ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa Pana naszego. Matko, przyrodzony, daj nam smak.
Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego. Módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłość, które pochodzą od Ducha Świętego. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie nawołał wszystkie narody do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, obecnego wśród nas księdza biskupa Edwarda i wszystkich biskupów, kapłanów, aby wciąż zawierzali swoją posługę Maryi, Matce Bożej i naszej Matce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by wzorem Maryi nigdy nie oddaliła się od Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież, która została umocniona darem Ducha Świętego, aby miała odwagę poszukiwać i otwierać się na wartości nieprzemijające godne człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ich rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i życiem dawali przykład naśladowania Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy widząc w Maryi naszą Królową, naśladowali jej życie, przepojone miłością Boga i człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty dałeś swoim apostołom Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali go innym wiernym. Wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych, podobnie jak początka głoszenia Ewangelii przez Chrystusa, Pana naszego. Moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, z całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij z ofiarą Twojego jednorodzonego Syna tych bierzmowanych, którzy zostali naznaczeni Jego krzyżem i namaszczeni przez Ducha Świętego. Spraw, niech razem z Chrystusem nieustannie ofiarują się Tobie i zasłużą na pełniejsze dary Twojego Ducha przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boży. Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa.
święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem, obecnym wśród nas biskupem Edwardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś przez chrzest i umocniłeś darem Ducha Świętego i zachowaj w nich swoją łaskę. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Dominikiem Savio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przyjdź się z Tobą, co
Módlmy się. Panie nasz Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym przez Chrystusa Pana naszego. Poświęcę teraz krzyże, które otrzymała młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania. Krzyż jest znakiem naszej wiary świętej katolickiej. Krzyż jest znakiem Chrystusa, który na krzyżu umarł, który zmartwychwstał i który pozostał z nami w Kościele. Ten krzyż trzeba zawsze traktować z wielkim szacunkiem, czcią i miłością i bronić w razie potrzeby. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić każdy ten krzyż bierzmowanych, aby stał się źródłem zbawienia. Niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, pociesza w cierpieniach, przyczynia się do zbawienia dusz. Niech strzeże i broni przed złem przez Chrystusa Pana naszego. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą bronić chcemy wiary, która została w nas wlana podczas Chrztu Świętego. Najpierw pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dary Ducha Świętego, za sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Nasze słowa są zbyt nieudolne, aby mogły wypowiedzieć to, co czuje serce. Dlatego razem z Maryją wołamy: wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił Ten, który możny jest, a Jego imię jest święte. Również Tobie, czcigodny księży biskupie, dziękujemy za ten wspaniały dzień, za to, że przybyłeś do naszej parafii, aby stać się sługą tajemnic Bożych. Dziękujemy za wspólną Eucharystię, za modlitwę nad nami oraz za słowo, które skierowałeś do nas w imieniu najwyższego kapłana. Niech dobry Bóg sam będzie Ci nagrodą. Szczęść Boże. Czcigodny księże proboszczu, w imieniu rodziców oraz zgromadzonej tu młodzieży pragniemy podziękować za pracę i trud włożony w przygotowanie nas do sakramentu bierzmowania. Z całego serca jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, pomoc i czas, który nam ofiarowałeś. W obecności wszystkich tu zgromadzonych przyrzekamy, że od dziś otrzymane dary Ducha Świętego będą dla nas najważniejszymi wartościami, którymi będziemy kierować się w życiu lub zapłać. Pozostaje mi tylko powiedzieć, będę pilnował, czy dotrzymają słowa, bo słowo przyrzekamy jest słowem
zobowiązującym, więc nie dziwcie się, jak czasami będę się przypominał od czasu do czasu. Mam nadzieję, że jak najrzadziej. Wszystko dobiegło końca. Duch Święty stąpił na część naszej parafii, na młodych. I tak jak powiedział ksiądz Władysław, kiedy młodzież jego parafii przyjmowała sakrament bierzmowania, niech będzie Bóg uwielbiony, i głęboko wierzę i głęboko ufam, że to spotkanie, które miało miejsce w tym naszym parafialnym wieczerniku, wyda to, o czym usłyszeliście dzisiaj, bo to, co usłyszeliście z ust księdza biskupa, to wielki ciężar, ale i piękne zadanie, piękna misja do spełnienia. Ksiądz biskup postawił wam przed oczy świętego Dominika Savio, a zaczął od elektroniki i od tego, co u młodych jest popularne, a co się nazywa polubieniami na Facebooku. Tu macie kogoś z krwi i kości, kto może na Facebooku nie ma konta i nie ma polubień, ale całe życie księdza biskupa Edwarda to jest jedno wielkie świadectwo współpracy z łaską, współpracy z Duchem Świętym, wspólnej drogi z najwyższym kapłanem. 60 lat posługi kapłańskiej, 60 lat bycia z ludźmi i dla ludzi, 60 lat otwartego serca i wielkiej miłości, 60 lat wrażliwości i bycia dla człowieka. Nic dodać, nic ująć, tylko przyjąć, zafascynować się i pójść tą drogą, bo to jest piękna droga, na której może nie usłyszy się zbyt wielu słów pochwały, czasami słowa uszczypliwe, ale to piękna droga, która wydaje błogosławiony owoc. Droga świadka, ona nigdy nie jest łatwa, jest trudną drogą. Więc ja z całego serca pragnę podziękować Ekscelencjo za tę obecność. Przede wszystkim z tego względu, że możemy tutaj w tym naszym parafialnym wieczerniku być blisko Ciebie, ciesząc się Twoim jubileuszem, ale i życząc jak najwięcej łask Bożych, bo tak siedziałem sobie i słuchałem homilii i pomyślałem sobie, Boże, gdyby ci moi młodzi parafianie mieli w sobie tyle entuzjazmu i energii dziecięcej, młodzieńczej, jak ksiądz biskup kiedy przemawia, mimo swoich lat, nie wymawiam to może niegrzeczne, ale nie o to mi chodzi, to by było cudownie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ufam, że tak. Tego entuzjazmu wam życzę, źródło w Duchu Świętym. Bądźcie tacy zapalczywi w relacji do Pana Boga. Ta zapalczywość w dobrym tego słowa rozumieniu niech wydaje błogosławiony owoc waszego prawego, szlachetnego życia ku waszej radości i ku radości waszych bliskich, ku radości nas wszystkich i te wielkie, ale i prawdziwe słowa ku radości umiłowanej ojczyzny naszej. Jeszcze raz, Ekscelencjo, słowa podziękowania. Dziękuję serdecznie wszystkim księżom z dekanatu za duchową więź, za obecność tutaj na ręce księdza dziekana Andrzeja. Dziękuję z całego serca wam, droga młodzieży, za to, że cierpliwie spotykaliście się, przychodziliście, w pokorze serca trwali na modlitwie z zaangażowaniem. Dziękuję waszym świadkom, dziękuję waszym rodzicom za ich obecność na naszych modlitewnych spotkaniach i ich asystencję w całym waszym dotychczasowym życiu. Głęboko wierzę, że ona będzie dalej żywą, odpowiedzialną, pełną troski, pełną miłości, w której jest miejsce na słowo upomnienia, przywołania do porządku, rady wypowiedzianej cierpliwie i ze spokojem. Wszystkim zgromadzonym z całego serca Bóg zapłać za waszą modlitwę, za ofiarowaną Komunię Świętą, za tak liczną obecność. Jeszcze raz wielkie słowa podziękowania. Bóg zapłać i szczęść Boże Ekscelencji. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa.
bardzo panu serdecznie dziękuję za te piękne życzenia wypowiedziane ustami waszego księdza proboszcza i za ten piękny śpiew wasz, pan organiście, dziękuję. I wam wszystkim. Atmosfera jest przemiła, wspaniała. Młodzież się wspaniale zachowała. Spokojnie, w skupieniu, w modlitwie, w czasie Eucharystii, w czasie przyjmowania sakramentu bierzmowania. Dlatego można mieć nadzieję, że przyjęli ten sakrament tak szczerze, rzetelnie. Już związali się z Chrystusem Panem w Duchu Świętym, tą więzią głębokiej miłości, która będzie dawała im dobro i radość. Pokój, dobro i radość. I tego wam z całego serca życzę. Dziękuję wam za troskę o ten Kościół, za to wszystko, co tu zostało zrobione pięknie i za tą chęć jeszcze dalszego wystoju tej świątyni. Gratuluję wam, dobry wybór. Myślę, że zainwestowane wysiłki, pieniądze w to będą owocować zawsze. Będą następne pokolenia miały dowód, jaka mocna była wasza wiara, jak bardzo tego Boga kochacie, skoro go tak pięknie chcecie w tą świątynię urządzić i wystroić, żeby każdy tu był taki zachęcony do pięknej modlitwy, do pięknego uczestniczenia we mszy świętej. Piękne było to wasze uczestniczenie. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Też do tych elektroniki to słowo tylko powiem, co powiedział Albert Einstein, fizyk atomowy. Powiedział tak: dzisiejszemu światu bardziej niż energia atomowa potrzebna jest energia ludzkich serc, którą trzeba wyzwolić. Energia ludzkich serc, którą trzeba wyzwolić. Co to jest ta energia ludzkich serc? To jest miłość. Tej miłości potrzeba. Pieniądze są, technika jest, miłości nie ma. Tak przez te media gdzieś nas napikowani jesteśmy takimi katastroficznymi treściami. Tacy oderwaliśmy się od życia, zamknęliśmy się jedni przed drugimi, żeby się nie spotykać, nie zarazić. No i tak w samotności, no cóż można w samotności? Można tylko usiąść i płakać. Jeżeli chcemy się dobrze czuć, to musimy połączyć nasze siły, zjednoczyć się. Razem możemy wiele. I dlatego wam życzę, żeby w tej parafii była ta wspólnota wiary, nadziei, miłości. Żebyście nie błąkali się za tymi głupimi ideologiami. Już mieliśmy jedną ideologię komunizmu. Spalona, ze wstydem się przyznajemy, że wiele osób niestety poszło za tą głupotą i głupot narobili wiele krzywdy, nieszczęść i cierpień sobie i innym zadali. Druga ideologia fałszywa, głupia zupełnie, to właśnie nacjonalizm hitlerowski. Znowu to samo. No i co, czekamy na następną taką głupią ideologię? Ma nam zamącić w głowach i my mamy stracić w ogóle orientację i będziemy tym ideologom, którzy sobie kpiny robią z nas, wymyślają cudowne, różne takie nieżyciowe fantazje i każą nam w to wierzyć. Bogu nie będziemy wierzyć, a im mamy wierzyć. Po to robią, żeby nas przykuć, uzależnić i osłabić. A jak nas osłabią, to wtedy wykorzystają nas, bo tylko słabego można wykorzystać. Mocny się nie da wykorzystać. Chcą osłabić ten naród i go wykorzystać. Nie dajmy się, kochani. Mocni bądźmy wiarą, nadzieją i miłością. W Jezusie Chrystusie jest nasza moc. On ma tą boską moc. To jest ta moc w kosmosie, ale to jest ta moc, która z krzyża przemówiła do nas. Oddał siebie do końca. I tak samo niech będzie w życiu tej młodzieży waszej. Dziękuję wam, kochani, za dobre wychowanie dzieci, młodzieży. Dziękuję nauczycielom, wychowawcom, świadkom bierzmowania. No i wszystkim tutaj obecnym za te modlitwy, które zanosicie za młodzież, za parafię i za waszego czcigodnego księdza proboszcza, który chciałby, żeby było jak najlepiej. Dlatego też starajcie się go uszanować i bądźcie mu wdzięczni, że wiele dobra tutaj właśnie dzięki jego inicjatywom jest w waszej parafii, z których jesteście dumni. Pan z wami.
niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.